Czy to są ryby do wypuszczenia? No chyba... O! O! No, chyba nie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, ostatnio rozmawiałem ze znajomym i mój znajomy powiedział mi, że oglądał w internecie filmik, gdzie na którym młody człowiek złowił szczupaka, odhaczył, cisnął nim o ziemię, a potem go kopał do wody, krzycząc obślizgun śmierdzący, won wynocha, i go wykopał do wody. I mój znajomy mówi do mnie, i powiedz mi, Sebek, czy ty nie powinieneś bardziej myśleć nad tym, co ty mówisz w tym internecie, bo potem takie rzeczy się dzieją. I ja się troszeczkę zszokowałem, wiecie co, bo tak, no wydaje mi się, że żart pozostaje być żartem, a bycia debilem chyba nic nie zmieni niestety. Nie wiem, napiszcie mi, co o tym sądzicie, bo mi się tak po prostu wydaje, że no, bez przesady. Kopanie ryby dla zabawy? Jak temu komuś by tak ktoś go, on by leżał na ziemi, ktoś by go kopał z pogardą. Nie, no to ja mówię, to debil. Troszeczkę empatii debil. Trzeba. Ja tego filmu nie widziałem, ale chyba nie chcę nawet oglądać. Ty widziałeś to? Nie, ale słyszałem też o tym i mi się nie, no, podoba. Dramat. No ale oczywiście jest winny. Kto? No Kowalczyk, bo tak mówił, że obślizguny śmierdzą. No. No śmierdzą, no co ja mam na to poradzić? Właśnie. Ale ja nie namawiam nikogo, by ktoś kopał rybę. No. Tu trzeba się popukać. W ogóle dzisiaj będzie tak troszeczkę sklepowo. Będą wyniki konkursu. Ja po prostu co jakiś czas taki content wrzucam na swój kanał, aby przypomnieć niektórym, że jest taki sklep. A dzisiaj w ogóle na kanale Zadziora jest materiał bardzo fajny o woberach sandaczowych, więc też sobie obejrzyjcie na kanale Sklep Wędkarski Zadzior. A tutaj jest to też taka ważna rzecz, bo wczoraj poszedł film o wkrętkach, ale wkrętki nie były do internetu dodane i się ludzie strasznie burzyli, o co chodzi. Ale Paweł, jakbyś mógł powtórzyć, niekoniecznie się, tak postarali, Paweł, tak pokazali, opowiedzieli, a się okazało, że towar nie jest w internecie. Może niekoniecznie 6 minut, tak jak wczoraj, w trzech słowach dosłownie o tych wkrętkach, Pawełku. Dzień. Trzy słowa, dzień. To klasyczne wkrętki brzuszne. Tak, o, nawet wyglądają. To wiadomo. Wszystkie są w malowaniach takich burgundowych. Też już o tym wspominaliśmy. I tu jest na przykład miks wkrętek. 3 gramy, 5 gramów, 7 okay. gramów. Dobra, pokaż się najciekawsze, bo to jest fajne. Ja jeszcze nie zacząłem, nie skończyłem, a ty już ja pokaż. Wiem, ale Paweł, bo ten materiał jest nie o tym ogólnie. To chciałem tylko pokazać, aby ludzie widzieli. Dobra. To o czym innym. Jeszcze fajny system jest taki wkrętek, które wkręcamy w czółko rybki. W dziubek. Oj, to jest od przodu. Super. Z wymiennym obciążeniem, czyli tak wkręcamy wkrętkę w gumę, tutaj możemy na kółeczku łącznikowym albo na grawce ewentualnie zbrojenie do gumy założyć i te ciężarki są ruchome, możemy je wymieniać. O to chodzi. I one są w gramaturach 5, 10, 15, 20 gramów. Możemy też w miksie kupić same ciężarki, możemy też w miksie kupić gdzieś, o nie tu, gdzieś mi przełożyłeś. Miks już gotowych wkrętek. Gotowych obciążeń po prostu, trójka, tam piątka, siódemka, tak? Tak, dokładnie, już wkrętką. Może... No i super. Wszystko to mi się, mi tu popsułeś. Na to mi się mega, no fajnie, to jest fajne. Miks. O, tu jest miks. Widzisz? 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. I są dwie długości, 4,7 cm i 6 cm, tak? Do nieco krótszych i nieco dłuższych. Dobrze, to ja Wam to podlinkuję pod filmem, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeszcze szybko o tej aferze ze zdechłymi rybami na zawodach wędkarskich, bo wydawałoby się, że to jakiś odosobniony przypadek, ale z tego, co mi widzowie podsyłają na maila, to wychodzi na to, że chyba nie do końca tak jest. Na przykład spójrzcie tutaj. Puchar burmistrza Gołdapi. No i tu co patrzył? To ci pokażę, zobacz. Tutaj jest puchar burmistrza Gołdapi. Uczestniczy zasady punktacji. Łączna waga złowionych ryb. Czyli mamy tak, zawody spinningowe z łodzi, które trwają godzin. Gdzie to jest? Rozpoczęcie łowienia 8, zakończenie łowienia 13. 4 godziny. 4 godziny. Czy okonie czy sandacze wrzucone do siatki, gniecące się tam, mogą wytrzymać 4 godziny? Mogą, oczywiście, pod warunkiem, że łódka nie będzie się przemieszczać z tymi rybami i te ryby nie będą na tych falach podskakiwać. Więc to tak trochę słabo wygląda i wychodzi mi na to, że wiele takich jest zawodów organizowanych po prostu w ten sposób, że no, wywalone mają ludzie na te ryby, co się z nimi stanie. Pewnie te ryby zdechną i stanie, a dobra, jak zdechły, to sobie zabierzmy, tak? A że ryby są zabierane, to ci już pokażę, Pawełku, drugą rzecz. Proszę bardzo.
Przytulić się mogę? Może się przytulić, patrz. Wędkarskie koło 127 Żuławy, cedry wielkie. Dziś zawodnicy naszego koła rywalizowali w zawodach spinningowych nad kanałem śledziowym. Rezultat 7 szczupaków i kilka ładnych okoni. Czyli widać jakieś malutkie koło, prawda? Największą wagą tam miejsce pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. No i tu patrzymy teraz na zdjęcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to są ryby do wypuszczenia? No chyba... O! O! No chyba nie. No nie wydaje mi się, moi drodzy. I to dopiero zaczęło przychodzić. A podejrzewam, że tu w czeluściach Facebooka jest cała masa takich zdjęć z zawodów wędkarskich, świeżo robionych. No to z 24 września jest post na Facebooku. No słabo, moi drodzy. No, słabo. Słabo, ale mnie dziwi to, że wszyscy się temu dziwią. Wiemy, do jakiego związku należymy? Wiemy. Wiemy, na jakich zasadach? Wiemy. Płacimy? Płacimy. Wiemy za co? Wiemy za co. No to skąd to całe zdziwienie? Tak było, jest i będzie. Nic się nie, zmieni. Poczekaj jeszcze, mówiłem na live widzom, że jak coś takiego znajdą, to aby wysyłali do ZGPZW na maila, a w ogóle do kapitanatu sportowego to od razu wysyłajcie. No i do mnie, aby była podkładka, że ja też o tym wiem, jakby się okazało, że zarząd główny nie chce nic z tym robić, to kręcimy dym, prawda? Ale tu tak naprawdę, i aby robić zdjęcia i filmiki, kręcić na tych zawodach, ale tu się okazuje, że tu nic nie trzeba kręcić. To wszystko jest na Facebooku, moi drodzy, to można sobie po prostu zobaczyć, no tak to wygląda, no syf kiła i mogiła po prostu. No tak było, jest i będzie. No przykre, no ale no, co zrobić. Tak więc to wychodzi na to, że to jest dopiero początek, temat będziemy kontynuować w przyszłości. A teraz nowość. Mamy enemy 19 mm, kurna, paznokie już takie maciupeńkie, 35 mm, 55 mm, 10 cm, no i jest ona w końcu. 13 cm. Ona, on. Jak myślicie? Rozmiar europejski, kolorki bardzo ciekawe. Zobaczcie, perełka ze srebrnym brokatem, klasyk, tutaj taki fajny kolorek, kurde, o, takie coś. Ogólnie biorę to dzisiaj nad Wisłę i zobaczymy, czy coś się wydarzy. No tutaj Krzyśka długi czas o to prosiłem, aby nam właśnie zrobił przynęty troszkę większe, no myślę, że 13 teraz na sandacze będzie ok. No taki europejski rozmiar. Nie wiem, no ja mam 10. Enemy 10 cm oczywiście. No dobrze, moi drodzy, a teraz sobie szybko wybierzemy zwycięzców ostatniego konkursu dla widzów kanału. Ja zawsze zachęcam w takim momencie do subskrypcji i do zaznaczenia wszystkich powiadomień, abyście nie przegapili. Jeśli chodzi o wasze prace konkursowe, czyli te komentarze pod filmem, to powiem wam, że były bardzo równe i bardzo ciężko mi było znaleźć jakikolwiek punkt zahaczenia, aby wyłuskać coś ciekawego, no ale w końcu to zrobiłem i miejsce trzecie. Proszę bardzo, czytam wam komentarz. Cześć, jak to jest z tymi przyponami? Z moich obserwacji wynika, że flow carbon z racji konieczności zastosowania minimum 1 mm, żeby to miało sens i można było czuć się bezpiecznie, zwyczajnie zakłóca pracę mniejszych przynęt. Używam go wyłącznie podczas łowienia dużymi gumami bądź jerkami. Stalki używam, kiedy łowię na bardziej lekko przynętą, wtedy lepiej pracuje i nie jest uwiązana na sztywnym drucie. Jeśli łowię okonki, gryzą pistolety, kiedy widzą, że woda jest... zakładam przypon wolframowy do 3 gramów. Oczywiście dochodzi do tego teoria widoczności takiego fluorokarbonu w wodzie i sam też temu ulegam. Kiedy widzę, że woda jest czysta i ryby tylko skubią, a zmiana przynęty niewiele zmienia, staram się też stosować fluo, ewentualnie schodzę z grubością. Czy to działa? Cóż, ciężko stwierdzić. Czasem tak, czasem nie. Pozdrawiam wszystkich. Połamania. I okej. Okay. Tu awatar mi się bardzo na przykład spodobał. I tak, a teraz przechodzimy do miejsca drugiego. Panowie, po pierwsze, to jeszcze tylko miejsce trzecie, zwycięzca ma nick Big Kid STV6411, a miejsce drugie, John Rambo 9431. To już tak kojarzę tego widza. Panowie, po pierwsze, nie każdy łowi szczupaki przynętami 20 cm i większe. Pamiętajmy, że tak zwany szczupak po polsku to
w uproszczeniu kij do 30 g wyrzutu i gumy max 12 cm. Logicznym wyborem takiego zestawienia będzie linka o wytrzymałości powiedzmy między 6 a 10 kg, co i to raczej już przekroczy możliwości wymienionej wędki. Nie wyobrażam sobie, by do takiego zestawu stosować przypon z milimetrowego fluorokarbonu. Z kolei kiedy cięższy sprawi, że szczupak podbiera w podbieraku raczej nie zobaczymy. Tu tylko stalka lub wolfram adekwatny, czyli na przykład 10 kg. Jeżeli ktoś łowi grubo, to wybór materiału przyponowego jest tylko i wyłącznie wynikiem jego osobistych preferencji. Ja na przykład wierzę w magię drutu, bo lubię sytuacje zero-jedynkowe. Jeżeli coś jest przegryzalne, nie jest dla mnie. Ryba ma mieć szansę, ale nie w ten sposób. Grubego fluorokarbonu używam tylko na krystalicznej wodzie i może do dżerka, gdzie sztywność tego materiału pozwalałaby na lepszą prezentację tej przynęty poprzez wykorzystanie pełniej możliwości. Wadą fluo jest konieczność stosowania dużych średnic, co w niektórych technikach jest nie do zaakceptowania. Na ten temat można by pisać długo i polemizować bez końca, a jedynym weryfikatorem poprawności postawionych tez jest ESOG na naszym podbieraku. W dużym skrócie tak to widzę, połamania na jesiennych mamuszkach. Pozdrawiam. Miejsce drugie. A teraz miejsce pierwsze. Wielkopolanin. Na grube, duże szczupaki może być fluokarbon, bo mają zęby rozstrzelone jak oczy bogini Gipsy. Natomiast jak mówimy średniaki, sporo jest młodzieży, to tylko drut, bo mniejsze szczupaki mają sporo gęsto ułożonych zębów, ostrych niczym brzytwa i taki fluokarbon nawet 0,9 mm potrafią odciąć. To moja opinia. U mnie 100% brud jest po łowieniu na popery chlapiące, gdy prowadzę je podszarpując i jest luźny nawój. Tak samo po łowieniu na dżerki, od podszarpywania luźny nawój i jeszcze od obrotówek i wahadłowej. Choć tutaj częściej dochodzi do skręcania pomimo zastosowania ultra ułożyskowych rętlików i to lubią pojawiać się jakieś brody. Warto zwrócić uwagę na ilość silniki na szpuli, sprawność rolki w kabłonku, czy pracuje. No akurat ta druga część jakby już jest mniej związana z konkursem, ale tam bogini Gipsy mnie bardzo zainteresowała, więc pierwsze miejsce moim zdaniem się należy. Wszystkim bardzo dziękuję za udział w konkursie. Zwycięzców bardzo proszę pod postem konkursowym napisać wygrałem, czyli jak sobie napisać jakby odpowiedź w komentarzu wygrałem, abym ja wiedział, że to wy potem do mnie piszecie informacje, gdzie wam te nagrody wysłać. A te informacje bardzo proszę o przesłanie na mój mail wędkarstwo@sk.gmail.com, który macie w opisie tutaj pod filmem. Napiszcie imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, na razie, cześć.